Ale myślę, że bo trochę tak to uprościłyśmy i sprowadziłyśmy właśnie do takich rzeczy typu post, jałmużna, ale ta gra, rozumiem, też przybliża właśnie samego Boga, że postawiłeś sobie takie wyzwanie. Staram się powiedzieć tam o Bogu to, co wiem, to, czego dowiedzieli się inni ludzie, to, co im w jakiś sposób objawił. Zaczynając właśnie, to są ta końcowa część książki, te pytania fundamentalne, na które też na planszy tak, można trafić. Kiedy pytamy, dlaczego właśnie to nie Dawkins ma rację, a dlaczego ten Bóg być może ma prawo istnieć, a po drugie, co wybrać w momencie, w którym się decydujemy, w którego Boga wierzyć, bo na tym, powiedziałbym, rynku idei czy religii oferta jest dość szeroka i dlaczego ja uważam, że ten wybór, którego też ja dokonałem, jest optymalny, albo przynajmniej warto go rozważyć, albo przynajmniej warto się z nim zmierzyć, bo on się wydaje najbardziej prawdziwy. Oczywiście ktoś, kto idzie inną drogą, też ma jasno powiedziane, tak? Wybierasz sobie między Benaresza a Jerozolimą, między tym wschodem a zachodem umownie rzecz biorąc i w pewnym momencie możesz wybrać wschód i w porządku, tak? To jest twój wybór. Żyjemy w absolutnie wolnym świecie, ale próbuję tłumaczyć, dlaczego katolicy czy chrześcijanie wybierają to, a nie coś innego, że dzisiaj, kiedy ta wiara przestała być czymś dziedziczonym, a stała się kwestią wyboru tak naprawdę, musisz zdecydować, czy chcesz wierzyć w tego Boga, my naprawdę nie jesteśmy bez argumentów jako chrześcijanie, że w tego Boga warto wierzyć, ba, że warto w niego wierzyć właśnie w Kościele katolickim, który naprawdę nie jest tak paździerzowy, jak się ludziom wydaje i naprawdę też nie ma w sobie ma w sobie mnóstwo ciekawych momentów. Dla mnie to jest nieodmiennie fascynujące, że ja idąc do kościoła mogę spotkać zwolennika takiej partii, zwolennika innej partii, człowieka, który ogląda taką telewizję i inną telewizję, człowieka, który czyta Frondę i człowieka, który praktykuje medytację chrześcijańską i oni się wszyscy mieszczą w Kościele katolickim. Nikt nikogo z niego nie wyrzuca. A co myślisz o takim, bo jest tak dużo takiego designu teraz widziałam na Zachodzie i nawet wysokie obcasy też o tym pisały, designu inspirowanego religią, ale też trochę jakoś prześmiewającego. To i na przykład był pokazywany w wysokich obcasach taki wieszak na ubrania w kształcie Jezusa, co już wydawało mi się być zwieszonego na krzyżu, co już mi nawet wydawało się być lekką przesadą, ale bardzo dużo jest takich rzeczy. Mydła, które są w kształcie jakichś świętych figurek, które się wymywają. Czy to są to żarty, być, które... To może być jako żart, a może być, że ktoś ci przypomina na co dzień o istnieniu Chrystusa. I o czystości, tak, żeby nieczystość zwalczać. No, święty, który się zmydla, no to jest rzeczywiście pytanie, prawda? Może nas oczyszcza. Jeden święty robi lepszą pianę, a drugi mniejszą. A czy to jest pytanie, co za tym, lubimy też pytać w kościele, kto za tym stoi? No, ja pamiętam z moich wizyt w Ameryce Łacińskiej czy w południowych Stanach Zjednoczonych takie sklepy, w których takie rzeczy traktowano śmiertelnie poważnie. Można tam było kupić właśnie mydła, świece o zapachu Ducha Świętego. Była cukierki. Na przykład, tak, dokładnie, cukierki, świece o zapachu świętej Rity, świece o zapachu. No to po prostu to było tego mnóstwo i to wypływało jakoś z autentycznych przekonań religijnych tych ludzi. Natomiast w Europie mamy inny kłopot, bo tam oczywiście miałem taki kłopot. No, w Meksyku ja zbieram w ogóle takie dziwne dewocjonalia. Natknąłem się kiedyś na figurę krzyż, Jezus, ale nie przybity. Jedną rękę miał odczepioną od krzyża i łapał Ducha Świętego, który był w postaci gołębia. Więc to są ja odnoty. Mam takiego, który trzyma się krzyża i którego się wiesza w samochodzie na lusterku, że jak pędzi... Matko. To się tak trzyma. To jest, ale w Europie to jest inny problem, bo w Europie to z kolei mamy problem, że ci ludzie czasami się zrzymają na tych właśnie, co robią takie rzeczy, albo sesję zdjęciową widziałam ostatnio w Wielkiej Brytanii, tak? Dwie panie bardzo zacnej urody, które się tam wdzięczą w różnych dziwnych pozach na ambonce, na ołtarzu i w różnych innych miejscach. Ci ludzie nie mają pojęcia, do jakiej symboliki dotykają, bo dla nich Chrystus nie jest nikim ważnym. Jak może to opowiem wam anegdotkę taką krótką na ten temat. Jakieś miałem spotkanie w jednym mieście w Polsce i przyszły takie panie sympatyzujące z rozgłośnią, które usiadły w pierwszym rzędzie i wszystko kontestowały, co ja mówiłem. I w pewnym momencie powiedziała mi, proszę pana, pan mówi takie rzeczy o tej młodzieży, a my, proszę pana, żeby tę młodzież upilnować, to myśmy w ubiegłym roku, jak był Wielki Piątek, znaczy był Wielki Post w piątek, po prostu jak oni szli na dyskotekę, to myśmy im tak pokazały, tak żeśmy pokazały, że one już nigdy więcej na tę dyskotekę nie pójdą. Ja mówię, ale dobrze, co było, śrut użyty, nie wiem, gaz musztardowy, co tam się działo? A one mówią, no już myśmy pokazały, nie pana sprawę. Ja mówię, dobrze, a co panie robiły 3 września w ubiegłym roku? A on mówi, jak to 3 września? Ja mówię, a co się z 3 września? Ja mówię, nie, a co o 17:30? Nie wiem, tort panie kupiły, trąbki takie, czapeczki jakieś ładne, ale o co panu chodzi, o co panu chodzi? Ja mówię, proszę pani, ja 3 września mam urodziny, ja się urodziłem 3 września o 17:30. Dlaczego panie tego nie świętowała? A kim pan dla nas jest? Ja mówię, a kim jest Jezus dla tych młodych ludzi, żeby wymagać od nich tego, żeby w jakiś sposób czcili piątek jako dzień jego śmierci. Trzeba to wszystko zacząć od początku.
i tłumaczyć ludziom, że Bóg jest relacją, a w kościele nie gryzą, a później oni będą sami podejmowali decyzję co do tego, jak się zachowywać i ta decyzja będzie lepsza, bo będzie z ich serca wypływała, a nie z tego, że im ksiądz na religii coś powiedział. Ale trochę też, żeby ta decyzja mogła wypłynąć z serca, to trochę właśnie tak przybliżasz tych księży ludziom poprzez tę książkę, bo trochę tak, jak tu zauważyłyście, to jest jednak taka, że my stosujemy terapię księży. My jesteśmy, że my mamy zrozumieć to, że on siedzi na zakrystii zły tak. I mamy podejść do niego tak po ludzku. Ale ta komunikacja musi być dwubiegunowa, że tak powiem. To znaczy i my się musimy, i każdy z nas powinien dać szansę swojemu księdzu i ksiądz powinien nam dać szansę. Znaczy, bo to tylko wtedy będziemy mogli coś zrobić, jeżeli my się nie spotkamy nie tylko jako funkcjonariusz i klient, w cudzysłowie, tylko również jako ludzie. Znaczy na Zachodzie, który strasznie cierpi tam z powodu tego, że ludzi nie ma, oni próbują po nim w czasie pewne rzeczy zrozumieć. Na przykład rzeczy dla nas jeszcze niepojęte, że ksiądz może po mszy wyjść i przybijać piątkę każdemu wiernemu przy wyjściu, zapytać, co słychać, a ciebie nie znam. Ja znam takie parafie. W Warszawie sam mam taką parafię, gdzie wszyscy wierni po mszy w niedzielę się gromadzą wokół proboszcza i jego psa, który jest piękną labradorzycą, a ponieważ parafia jest świętego Benedykta, pies się nazywa Nursja, albo święty Benedykt był z Nursji. I tam jest po prostu zbiorowa adoracja tej psiny i wszyscy się jakoś kumplują. Musimy odnaleźć ten ludzki wymiar. I też ja próbowałam w tej grze to pokazać, że... Ale czy to jest gra również dla księży? Bo ja mam wrażenie, że też jest potrzebne nie tylko wyjście wiernych do księży, ale tak jak pan mówi, wyjście księży do ludzi, których ciężko znaleźć, no takich jak pan. Pan ma jedną taką parafię w Warszawie. Ciężko ich spotkać gdziekolwiek indziej, ale w mieście, w organizacjach. To da radę, tylko to trzeba, i też ja robiąc kanał Religia TV, gdzie tych księży trochę się przewija, widzę, że naprawdę tych księży jest sporo, tylko trzeba ich ośmielić, albo oni są jakby no, tak zarobieni, ponieważ właśnie są w porządku. Natomiast to jest dla mnie... Zarobieni, bo my grzeszymy, a ja muszę niestety teraz... Z Szymonem możemy bez końca. Tak, no więc... Chciałem powiedzieć tylko, że żebyśmy naprawdę uwierzyli, to, że będzie słowo pasterskie na koniec, że cały człowiek w tę wiarę wchodzi ze swoimi emocjami, z pragnieniami, ze wszystkim. Również z tym, że się może uśmiechnąć na przykład przy tej grze, albo mieć na przykład właśnie cięższy dzień, refleks. Prawda? Depresję, czy jest mu po prostu smutno. Tutaj na tej karcie jest nieczystość, chwila w celibacie, nie zaliczasz kolejnej rundy, ale my przechodzimy do kolejnej rundy o seksie. Zapraszam. Akurat. Akurat. Proszę zastać. Tak się dziwnie złożyło.